Obrony Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu koło Warnicach oddaje pamięć Polakom ofiarom ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Obchodzimy dzisiaj 72. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Jest to również 12. rocznica osłonięcia warmińskiego pomnika, symbolu pamięci zarówno po naszych rodakach z parafii Kąty, powiat Trzebieniec, jak i po wszystkich Polakach pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich. Kochani, gdy zbliża się czas tej uroczystości, to powiem, że we wszystkich uroczystościach w Kościele jakoś to się odnajduje, a tutaj w tej uroczystości, gdy wspominamy tamte tragiczne wydarzenia, przyznam, jakoś ciężko się odnaleźć, bo to jest, msza święta zawsze jest dziękczynieniem z jednej strony, jest, śpiewamy chwała na wysokości Bogu i towarzyszą nam taki liturgiczny dzisiaj tekst o Wniebowstąpieniu Pańskim, jednak wspominamy wydarzenia bardzo tragiczne i przykre. I dlatego to nie znaczy, że nie można w tym się odnaleźć, ale że po ludzku nie jest to łatwe. Jest takie powiedzenie, że jeżeli my zamilkniemy, to kamienie będą wołać. I gdyby rzeczy umiały mówić, to może lepiej, że nie umą, nie potrafią mówić. To byśmy dowiadywali się i byśmy przypominali sobie sprawy tragiczne i niemożliwe do przyjęcia. Ten zakręt dziejów ciągnie się już wiele, wiele lat. Jesteśmy w takim etapie rozwoju świata i cywilizacji, gdzie niewiele trzeba, żeby nieporozumienia wzniecać. Wystarczą jakieś jedno czy drugie nieodpowiedzialne zdania i ludzie występują przeciwko sobie. To jest również wielkie wyzwanie do tego, aby pielęgnując pamięć historyczną, modlić się o opamiętanie dla świata. Ta uroczystość w Marwicach gromadzi zacną grupę wiernych, ale niewielką. Kiedy zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego gromadzimy się w niewielkiej liczbie? I powiedział mi jeden człowiek doświadczony, starszy, mój proszę księdza, bo ciężko wspominać. Mówią czasem, lepiej może nie pamiętać, ale trudno do swojego umysłu po raz kolejny tamte wydarzenia zapraszać. I chociaż jak przypominam sobie, jak tutaj dzielę się z wami, siostry i bracia, tym, że ciężko wspominać, to przez wiarę jest to do ogarnięcia. Gdy Pan Bóg nam błogosławi na każdy dzień, to jesteśmy w stanie poradzić sobie i z pamięcią, i z darowaniem winy. Niech pamięć historyczna będzie dla świata i dla nas, dla małej grupy naszej liturgicznej dzisiaj, wielką lekcją. Oh!
nacjonalistów na Wołyniu. Zebrane delegacje, poczty sztandarowe, mieszkańcy gminy Lubiszyn, mieszkańcy miejscowości Margice. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by uczcić pamięć tamtych chwil. Tamtych chwil, do których często wracamy w naszych wspomnieniach. Drodzy Państwo, to nasz narodowy obowiązek pamiętać o tamtych czasach. Drodzy Państwo, parafrazując znany cytat, naród polski żyje i będzie żył tak długo, jak będzie w naszych sercach pamięć o poległych jego dzieciach. Drodzy Państwo, pamiętamy o tamtych czasach. Wiemy jednocześnie, że tylko zgoda i pojednanie mogą zapewnić nam lepsze jutro. Wierzę, że ta pamięć będzie kontynuowana zarówno przez nas, jak i przez przyszłe pokolenia. 9 kwietnia, czyli niedawno, w parlamencie ukraińskim w Kijowie prezydent Bronisław Komorowski mówił o pojednaniu i zapomnieniu historycznych sporów, oddając cześć walczącym o niepodległość Ukrainy. Zaraz potem deputowani kijowscy, widocznie biorąc sobie te słowa do serca, uchwalili ustawę przyznającą status kombatantom ludziom mordujących bezbronną ludność cywilną. Deputowani wspierający rząd Arsenija Jaceniuka na wniosek Jurija Szuchewicza, syna Kata Wołynia, Romana Szuchewicza, przyjęli uchwałę gloryfikującą organizacje odpowiedzialne za ludobójstwo dokonane na Polakach i Żydach oraz innych narodach. Jest to uderzenie nie tylko w rodziny pomordowanych, ale i w podwaliny tak zwanej polskiej polityki wschodniej. Rząd polski w tej kwestii niestety milczy. Milczenie i brak potępienia tej uchwały oznacza jej akceptację. Na mocy tej uchwały za formację walczącą o niepodległość Ukrainy uznano m.in. Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Formacje te w swych założeniach były zawsze antypolskie, antysemickie i równocześnie proniemieckie. Trzeba tutaj przypomnieć, że pierwsza z tych formacji, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, dokonała w okresie międzywojennym wielu akcji terrorystycznych uderzających w struktury II Rzeczypospolitej. Jej członkowie i spadkobiercy mają na rękach krew polskich patriotów, między innymi ministra spraw wewnętrznych Bronisława Bierackiego i posła Tadeusza Hołówki, a także dyrektora gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, Iwana Babija i wielu innych Ukraińców, którzy chcieli zgody z Polakami. Mają oni także na rękach krew wielu tysięcy Żydów, których od lipca 1941 roku w czasie masowych pogromów mordowano na ulicach Lwowa i innych miast kresowych. Druga z tych organizacji to jest Ukraińska Powstańcza Armia, założona w dniu 14 października 1942 roku, a dzień ten prezydent Petro Poroszenko ogłosił niedawno świętym państwowym, przeprowadziła planowe i systematyczne ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach obecnej Lubelszczyzny i Podkarpacia, w czasie którego w latach 1943-1947 zamordowano w barbarzyński sposób ponad 150 tysięcy Polaków, głównie mieszkańców bezbronnych wsi i małych miasteczek. Banderowcy z UPA i innych formacji ukraińskich mordowali także Żydów, biorąc czynny udział w Holokauście, oraz Czechów, Ormian, Słowaków, Cyganów i tych Ukraińców, którzy nie popierali opętańczej ideologii Stepana Bandery i Romana Szuchewicza oraz którzy ratowali Polaków i Żydów. Ta skandaliczna uchwała Parlamentu Ukraińskiego została przyjęta większością głosów. Należy podkreślić postawę niektórych publicystów polskich, którzy starali się jednym głosem przekonać, że w Parlamencie Ukraińskim nie ma żadnych banderowców i ich sympatyków, a tu aż 271 głosów za przyjęciem uchwały. Uwaga! Uchwała ta zawiera też akapit,
który może być groźny dla każdego polskiego obywatela, który będzie się domagać prawdy o ludobójstwie dokonanym przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Przewiduje on bowiem odpowiedzialność karną dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców, którzy publicznie okażą lekceważący stosunek do formacji uznanych za walczącą niepodległość Ukrainy. Oznacza to, że na przykład członkowie rodzin pomordowanych, które udadzą się na miejsce kaźni na obecnej Ukrainie Zachodniej, mogą być aresztowani i skazani tylko za to, że wypowiadali się na temat ludobójstwa i jego sprawców. Co na to wszystko polskie władze? Kto stanie w naszej obronie? W obronie wszystkich Polaków, a szczególnie tych, którzy jak my czczą pamięć i modlą się za naszych braci i siostry pomordowanych przez formację OUN-UPA na południowych kresach II Rzeczypospolitej. A teraz kilka aktualności. Jest wymiana dokumentów między naszym IPN-em a Archiwum Państwowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. My dajemy materiały dotyczące UPA, między innymi oryginalne archiwa przejęte w 1947 roku po operacji Wisła. Ukraińcy dostaną ważne dokumenty, między innymi rozkazy, schematy organizacyjne, zdjęcia bunkrów. Będą mieli na czym wychowywać młode pokolenie. A my w rewanżu dostajemy o zbrodniach, ale nie ich, o zbrodniach sowieckich. Organizacja Powiernictwo Kresowe, skupiające część dawnych właścicieli, spadkobierców, majątków na Kresach Wschodnich, chce walczyć o odszkodowania za mienie utracone na Ukrainie. Na czele organizacji stanął pan Konrad Rękas, szef partii Zmiana i były polityk samoobrony. Na inicjatoru przedsięwzięcia upominającego się o prawa Polaków najbardziej napadli skrajni filo Ukraińcy z kręgów tzw. dziennikarzy niepokornych, a polscy politycy nie kryją zaniepokojenia i wskazują na płynące z tego zagrożenia. A teraz już w ostatniej chwili władze Ukrainy nie wpuściły na teren swojego kraju motocyklistów z Polski jadących w ramach rajdu imienia rotmistrza Witelda Pileckiego. Ukraińscy celnicy przez 5 godzin przepytywali motocyklistów, w jakim celu chcą wjechać na Ukrainę. Jest to bolesny cios ze strony naszych najlepszych przyjaciół. A my jesteśmy coraz lepsi, bo ani razu dzisiaj nie podło słowo bandyci. Dziękuję za uwagę.